Dzień dobry kochani i witam Was w tygodniówce. W poniedziałek nagrywałam, ale same przebitki, więc dzisiaj nagrywam voiceover. Wybraliśmy się tego dnia z Kubą do biblioteki w Galerii Manhattan. Swoją drogą ta biblioteka jest bardzo fajna, jest dużo książek, ale i filmów, czy na przykład audiobooków. Kuba akurat chciał sobie coś wypożyczyć w tej konkretnej chwili, więc się tam udaliśmy. Następnie zajrzeliśmy do Mango. Ja bardzo chciałam zobaczyć trench, który jest tam dostępny i udało mi się, słuchajcie, znalazłam trench idealny, przynajmniej dla mnie. Nie za długi, nie za szeroki, w pięknym, lekko zielonym kolorze. Mierzyłam ich już serio sporo i ten spełnia wszystkie moje oczekiwania. Polecam zerknąć, jak będziecie gdzieś obok Mango, ale uważajcie, bo są różne modele. Ten zostawiam Wam w opisie. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy wtorek, ja właśnie dopijam kawę i szykuję się do wyjścia. Właśnie będę używać Ebony Wood, czyli mój jesienny zapach. Wczoraj był upał, taki jednodniowy powrót lata. Dzisiaj od rana znowu chłodno i deszcz. Chyba jeszcze w weekend ma być taki powrót upałów, a potem już chyba nie. Więc tak, używam Ebony Wood, jako że deszcz za oknem. Prawda, troszeczkę wychodzi słońce, ale... no to zawsze przywołuję jesień. I tak, w sumie nie planowałam w tym tygodniu nagrywać vloga, dlatego że mam zaległe, które idą. Na każdy dzień, który chciałam, teoretycznie jest film przygotowany i wgrany albo będę wgrywać. Natomiast jakoś tak stwierdziłam, że jeszcze mogę nagrać taką tygodniówkę i najwyżej Wam wrzucę tak w niedzielę przed vlogtober. Tak, idę, słuchajcie, dzisiaj na badanie wzroku. Myślałam o tym już od dłuższego czasu, już Wam chyba mówiłam w tym podsumowaniu miesiąca, że jakiś czas temu zobaczyłam, że po prostu bez soczewek, wiadomo, że miałam wadę wzroku, ale miałam takie wrażenie, że widzę gorzej niż zwykle bez soczewek, że jeszcze bardziej ten obraz jest zamazany i tak dalej. No i stwierdziłam, że czas się zapisać po prostu na badanie wzroku i też przy okazji chciałam sobie zrobić nowe okulary. Zaraz zobaczę, czy gdzieś te moje stare tutaj mam, bo zależy mi na tym, żeby trochę kolorystycznie, trochę formą dobrać podobne, bo bardzo dobrze się w nich czułam. Bardzo długo już tych okularów nie nosiłam, bo po prostu one miały jeszcze tam inną wadę, jeszcze były jeszcze jakby, wiecie, słabsze. Soczewki mam już teraz mocniejsze i po prostu na co dzień wygodniej mi jest w soczewkach. Ale wiecie, wieczorem, czasami wcześniej zmywam makijaż i mam po prostu ochotę zdjąć już te soczewki, no ale wiadomo, chcę dobrze widzieć gdzieś tam to, co oglądam na telewizorze, czy za oknem, czy po prostu gdzieś idziemy i nie wiem, rano na przykład, czasami w weekend nie mam ochoty od razu zakładać soczewek, no ale nie widzę, więc muszę, znaczy widzę, ale nie wyraźnie, więc muszę te soczewki założyć. Ja gorzej widzę z daleka, więc fajnie by było czy rano, czy wieczorem czasami móc założyć okulary, no i po prostu te okulary mieć. Plus też dużo siedzę przy komputerze, więc czasami jak mam taki dzień, że tylko montuję, to mogłabym na przykład zakładać typowo okulary. Wiadomo, że nie wiem, na przykład na jakieś wyjazdy, czy latem, jak jest takie mocne słońce i zakładam okulary przeciwsłoneczne, lepiej sprawdzają mi się soczewki. Tutaj zdecydowanie dla mnie lepsze są soczewki, ale no mam taką potrzebę ostatnio, że fajnie czasami by było założyć okulary rano czy wieczorem, jak już po prostu zmyję ten makijaż i tak dalej. Więc zapisałam się na badanie wzroku. Znalazłam fajne oprawki, które by moim zdaniem fajnie pasowały kolorystycznie i też kształtem do mojej twarzy, są podobne do tych, które okulary już kiedyś miałam. I idę do salonu Muscat. On jest w Gdańsku Głównym, więc troszeczkę trzeba dojechać. Później chciałabym na chwilę wejść do forum, więc stwierdziłam, że pojadę SKM-ką zamiast samochodem, bo tam całkiem drogo za te parkingi wychodzi. Wiadomo, że za SKM-kę też muszę zapłacić, ale no nie wiem, jakoś stwierdziłam, że nie chcę się zastanawiać, ile ten samochód tam będzie stał. I też może zrobię, wiecie, jakiś mały spacer czy coś, więc stwierdziłam, że samochód mi dzisiaj niepotrzebny i po prostu wskoczę sobie w tą SKM-kę, pojadę
mam wizytę na 14, także muszę za chwilę zdjąć soczewki. Dlatego, że było napisane, aby 40 minut przed badaniem te soczewki zdjąć. No pewnie coś tam się na tym oku dzieje, jak te soczewki są założone, że trzeba je wcześniej po prostu zdjąć, aby badanie było poprawne. Więc zobaczymy, jak tam moja wada. Aktualnie soczewki mam na wadę minus 2 i prawe i lewe oko, także zobaczymy, jaka wada jest w tym momencie. Więc tak, idę dzisiaj na badanie, zobaczymy, czy wybiorę też jakieś oprawki, jak to będzie w ogóle wszystko wyglądało i cenowo, i jeśli chodzi o realizację, więc jadę, orientuję się w temacie i mam nadzieję, że uda się po prostu wszystko załatwić, także zabieram Was dzisiaj ze mną. Udało mi się znaleźć moje poprzednie okulary, ja je robiłam w Toruniu Vision Express. Chciałabym teraz może trochę grubsze oprawki, ale coś w takich kolorach brąz, z taką ala jakby panterką, w sumie bardzo podobne do moich przeciwsłonecznych. Nie to, że chciałabym takie grube, ogólnie te okulary już są bardzo poniszczone, to było z H&M-u dział premium chyba, kilka lat temu kupowane, natomiast podoba mi się, wiecie, kolorystyka, coś w ten deseń pomiędzy tym a tym. W każdym razie, nie wiem, wezmę w razie co, zdjęłam soczewki i czuję się, słuchajcie, jak ślepa, bo ja no, nie wychodzę bez soczewek z domu, zawsze mam założone, więc mega dziwnie, no ale nic, idę. Wzięłam soczewki sobie do torebki i najwyżej założę, wiecie, zaraz po badaniu. W drodze będę sobie słuchać audiobooka. No i tak, zobaczymy, jak ta wizyta się potoczy. A tu jeszcze ja w okularkach przymierzyłam przed wyjściem. Naprawdę je lubiłam. Troszeczkę mi się na koniec zsuwały, ale śmiesznie w ogóle teraz tak w okularach. Naprawdę nie nosiłam okularów kilka ładnych lat, ale teraz wolałabym chyba, żeby to nie było takie, wiecie, takie złote czy tam srebrne, tylko żeby było takie jak oprawki. No ale zobaczymy. No dobrze, kochani, okulary wybrane, zamówione, kasa poszła, wybrałam jakieś lepsze szkła, bo wiecie, wzrok jest ważny, trzeba o niego dbać, więc stwierdziłam, że nie będę sobie żałować. No i oprawki naprawdę bardzo ładne, badanie super, okazało się, że mam troszeczkę mocniejszą wadę, nie minus 2, tylko minus 2,25 i lekki astygmatyzm w lewym, ale taki lekki, więc wszystko załatwione, okulary zamówione, kilka dni ładnych będzie trzeba poczekać, no ale mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. A teraz idę na spacer, pokażę Wam trochę Gdańska. Ja już jestem w domu,
spacer zrobiony, ale stwierdziłam, że jak już jestem w tych okolicach, no to trzeba wykorzystać ten fakt i zrobić sobie spacer. Potem poszłam jeszcze do Forum, chciałam tam 2-3 rzeczy zobaczyć, nic nie kupowałam, ale weszłam. I tak, i teraz wróciłam już do domu. Powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej wizyty. Wszystko fajnie, sprawnie, jakby samo to badanie, bardzo dokładnie. Wiecie, jak szłam bez soczewek, to trochę miałam takie, nie powiem, nie czułam się do końca pewnie, miałam takie lekko rozmazane, ale wzięłam te soczewki ze sobą, więc od razu po badaniu mogłam sobie założyć. Natomiast tak, badanie fajne, takie dokładne, wiecie, jedno oko, drugie oko. Później był już dobór oprawek i tam szkieł. To też są różne przedziały cenowe. No i realizacja jest do 12 dni roboczych, także zobaczymy, jak szybko im zejdzie. Mam nadzieję, że będzie szybciej, ale też jakby poczekam. Miałam się wybrać w czwartek albo w piątek na tą wizytę, więc cieszę się, że poszłam szybciej, to też to szybciej pójdzie, jeśli chodzi o realizację. Natomiast tak, wada jest troszeczkę mocniejsza. Myślałam, szczerze mówiąc, że pani powie, że jest więcej, bo właśnie mam soczewki na minus 2, a mam minus 2,25, także myślałam, że się okaże, że jest jakieś minus 2,5 czy jeszcze więcej. Także nie ma tak dużej zmiany, natomiast jednak ta zmiana jest, więc dobrze, że się wybrałam. No i fajnie, że się zdecydowałam na te okulary, bo oczywiście mogłam zrobić samo badanie i chyba ono kosztuje, nie wiem, tam 89 zł czy 80 zł i mogłabym nie kupować sobie okularów, tylko wiecie, gdzieś tam zmienić soczewki. Natomiast tak, fajnie, że jest to załatwione. Mogłam sobie zamówić, wiecie, do domu, ale właśnie z panią rozmawiałam, że jak odbiorę w salonie, to zawsze można coś tam doregulować, te oprawki, także odbiorę na miejscu, no i mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. A teraz tak, słuchajcie, ja idę na chwilę jeszcze usiąść do komputera. Mam parę rzeczy na dzisiaj jeszcze, które chciałabym domknąć i popołudnie mieć, wiecie, wolne. Fajnie, bo z filmami jestem też na bieżąco z montażem, a nawet do przodu, także bardzo mnie to cieszy. No i nie wiem, czy dzisiaj później z Kubą jeszcze gdzieś wychodzimy, czy nie, także okaże się, ale umawialiśmy się, że w tym tygodniu idziemy na pizzę do Palec do Budki i miało to być właśnie albo dzisiaj, albo w czwartek, bo tak nam najbardziej pasuje, także zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie, więc zobaczymy jeszcze, jak spędzimy dzisiejsze popołudnie, ale tak, na pewno będzie popołudnie bez montażu. Ja muszę sobie w ogóle pozgrywać nowe książki na Kindle, bo aktywowałam sobie już ten kod do Legimin, więc muszę tam, wiecie, wszystko pozgrywać, powybierać jakieś nowe książki. Ja też na koniec miesiąca zrobię wam aktualizację, bo znowu chyba z dwóch ostatnich miesięcy wam nie wstawiłam na Instagramie, co przeczytałam, a chciałabym, żeby na koniec roku było widać wszystkie te książki, okładki na Kindlu, czy też tak normalnie zdjęcie jakiejś książki, żebyście mogli zobaczyć, jakie te książki w tym roku były. Więc tak, słuchajcie, siadam, żeby skończyć to, co mam skończyć, robić przelewy i opłacić, co trzeba, i mieć spokojną głowę. Kolejnego dnia, wczorajsza pizza była przepyszna i bardzo się cieszę, że się wybraliśmy, naprawdę polecam. Akurat nie było takiego dużego ruchu i kolejki, więc bez problemu znalazł się dla nas stolik. Witam się z wami w środę i ja właśnie nagrywam dla was poranną rutynę. Dawno, już bardzo dawno chyba takiego filmu nie było. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy w tamtym roku nagrywałam jakąś poranną rutynę, może wieczorną. W każdym razie jakoś tak ostatnio oglądałam różne te poranne rutyny na YouTubie i mówię sobie, kurczę, w sumie mam ochotę nagrać taki film. Bardzo lubię oglądać takie filmy na YouTubie, no i uwielbiam też je nagrywać i montować. Co prawda trzeba zrobić dużo ujęć, jest dużo tych nagrań potem do edytowania, ale jakoś bardzo jest to dla mnie zawsze przyjemny proces. Więc dzisiaj nagrywam, jutro albo pojutrze będę montować. Więc tak, nowy dzień zaczęłam bieganiem, no i właśnie nagrywam dla was dzisiaj poranną rutynę, więc bardziej skupiam się na nagrywkach do tego filmu niż do vloga, dlatego tak sobie mówię teraz, kurczę, mogłabym w sumie się odezwać. Dzisiaj sobie tak trochę wydłużyłam pracę, dlatego, że chciałabym po prostu do piątku mieć naprawdę wszystko dopięte. Wtedy na jutro, czyli na czwartek, i na piątek już zostanie mi tylko, tak wiecie, coś dokończyć. I ten piątek będzie taki spokojniejszy, bo zwykle przed wyjazdem
wami, nie wiem czy u was też tak jest, niby na ten ostatni dzień nie zostawia się za dużo, a i tak zawsze jest jakiś chaos. Zawsze trzeba coś dokończyć, a to jeszcze, nie wiem, by się chciało odkurzyć przed wyjazdem w mieszkaniu, czy coś tam porobić, więc na piątek chciałabym sobie już tej pracy nie zostawiać, co najwyżej powgrywać filmy na YouTube'a, ale wiecie, żeby to raz, dwa skończyć i żeby ten piątek przed wyjazdem faktycznie nie był taki napięty. Więc tak, słuchajcie, nie wiem ile dzisiaj uda się nagrać. Po południu jak Kuba wróci, to na jakieś małe zakupy może jeszcze wyskoczymy. Ale tak, jakiś taki dobry humor mam dzisiaj. I powiem wam, że idzie wszystko sprawnie i dobrze. I to jest zadziwiające, dlatego że zwykle przy tego typu filmach, typu rutyny, czy jakieś clean with me, gdzie jest bardzo dużo ujęć, przebitek i jakby cały proces nagrywania trochę trwa, zwykle jest taka nutka niepewności, stresu, czy to wyjdzie, czy te ujęcia będą fajne, no jakby, że musicie cały czas tą kamerę przestawiać też, żeby było fajnie i ładnie, więc jestem trochę w szoku, że dzisiaj idzie tak wszystko sprawnie. Jestem nawet zadowolona z tych ujęć, bo sobie co jakiś czas zgrywam. Nie wiem, może po prostu jest dobry dzień i fajnie mi się nagrywa. A jeśli pominęliście ostatni film, to zostawiam wam link w opisie do tej porannej rutyny. Możecie wrócić, obejrzeć. I tak, nadrabiajcie filmy, słuchajcie, bo za chwilę zaczynamy Vlogtober, więc będzie 4 razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota będzie się działo. Także zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału już teraz, żebyście byli na bieżąco. Nadróbcie poprzednie filmy, jeśli jeszcze nie widzieliście, i od poniedziałku lecimy, dosłownie. No dobrze, a teraz koniec mojego gadania, łyk kawy i wracam do nagrywek. No dobrze, kochani, nagrywki zakończone. No jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, dzisiaj wszystko poszło bardzo dobrze. No i zbieram się teraz na zakupy. Ja podjadę w dwa miejsca, później spotkam się z Kubą w Biedronce. Chciałabym jeszcze podejść do apteki, muszę dwie rzeczy kupić i też mam takie przeterminowane leki do wyrzucenia, wiecie, tam tego specjalnego pojemnika. Mam też w sumie żarówki i baterie do wyrzucenia, więc może zabiorę przy okazji też i wyrzucę gdzieś, wiecie, zawsze w Lidlu, czy gdzieś są te pojemniki na zużyte baterie czy żarówki. Więc tak, biorę torbę na zakupy i lecę. Dzisiaj taki trochę dzień, że jest dużo do zrobienia i nie mam kiedy się do was odzywać, bo albo cały czas nagrywam, albo coś robię przy komputerze, a teraz trzeba się zająć takimi rzeczami, wiecie, coś kupić do jedzenia, pieczywo nam się skończyło, ale tak naprawdę zakupy na dwa dni, na jutro i pojutrze, bo na weekend jedziemy do mnie, do domu rodzinnego, więc nie ma potrzeby robić dużych zakupów, ale tak, czas goni, dzień leci, więc trzeba się ruszyć, także biorę torby i wychodzę. Ja już w większości spakowana, laptop, sukienka, strój do biegania, bo może pójdziemy biegać w weekend, koszulka na krótki, na długi rękaw, makijaż, tutaj buty do biegania, tutaj buty na obcasie, na urodziny babci, kable i moje baterie do nagrywania, tutaj mam kosmetyczkę, bo już musiałam się, słuchajcie, znaczy nie musiałam, ale stwierdziłam, że się spakuję już trochę jak pod wyjazd, dlatego że teraz jedziemy na weekend, wrócimy w niedzielę wieczorem i w poniedziałek wyjazd. Jak wy to oglądacie, to już jestem w domu. Ale wiecie, stwierdziłam, że najwyżej sobie tylko coś przepiorę u rodziców, ale raczej zabieram inne ubrania. Więc tylko, wiecie, świeżą bieliznę włożę i kosmetyczka spakowana. I raczej będę zabierać to samo, no może bez butów na obcasie. Ale tak, jest prostownica, jeszcze będę mieć taką torbę materiałową na Kindla, iPada i takie, wiecie, bardziej podręczne rzeczy. O, Kuba idzie, więc tak, idealnie skończyłam wszystko, co chciałam, filmy zmontowane, a ja spakowana, więc domykam tutaj walizkę i my dosłownie za 15 minut musimy wychodzić.
Witam Was serdecznie w sobotę. Wczoraj dojechaliśmy, no przed 9:00 byliśmy we Wrocławku. I wiecie, jak standardowo, jak się przyjeżdża do domu, do rodziców. Pogadane, pojedzone i w sumie później poszliśmy spać. Jeszcze przyjechała moja siostra, bo ona jechała z innego miejsca samochodem, więc już będziemy wracać po prostu razem do Gdańska. Ale tak, mamy 8:00, chwilę po i zbieramy się z Kubą na bieganie. W nocy była taka ulewa. Tutaj są takie, wiecie, skośne okna. Tak nawalał deszcz w nie w nocy, że aż się obudziliśmy. Ale tak, planowaliśmy iść pobiegać w weekend, więc idziemy dzisiaj. Czy pójdziemy jutro? Nie wiem, zobaczymy. Ale zbieramy się, ja narzucę na siebie tą bluzę Kuby. Już tak troszeczkę sobie ją przywłaszczyłam, ale muszę sobie kupić coś podobnego. Bardzo fajne to jest, bo jest taki właśnie śliski, sportowy materiał. Długi rękaw i taki zameczek. Więc tak, zaznaczyłam, mam taką traskę i ma być tam 4 do 5 km. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj 5, ale idziemy. Także idziemy później właśnie urodziny babci, imprezka, więc tak, dzisiaj będzie na pewno dużo dobrego jedzenia, także trzeba iść spalić trochę kalorii. Kilka ładnych godzin później, już ubrana, umalowana, ale tak naprawdę nie było kiedy się odezwać. Poranne bieganie jak najbardziej udane. Udało się przebiec 5 km, a nawet więcej, bo 5:36 w 40 minut, średnie tempo 7:28 na kilometr. I to był swego rodzaju test, nie mój, tylko Kuby, dlatego że ja powiedziałam sobie, że jeśli będę miała siłę, to spróbuję dzisiaj przebiec 5. Jeśli nie, to nie. No i wiecie, Kuba pilnował tempa, bo myślę, że jakbym biegła sama, to mogłabym po prostu biec szybciej. Kilka razy miałam taki moment, że już myślałam, że łapie mnie kolka, ale zatrzymałam się dosłownie na chwilkę albo zwolniłam tempo i wzięłam większe oddechy i to pomogło. No i już jak wiecie, było 4 km, no to mówimy, biegniemy dalej i Kuba zabrał mi telefon, żebym nie mogła sprawdzać. Co prawda mam zegarek, więc mogłam zerknąć, ale on trochę zaniża, jakby pokazuje mniej niż Strava, zaniża jakby trasę. Więc ewentualnie tempo, ale wiecie, żebym nie patrzyła, kiedy jest to 5 km, bo wtedy można się właśnie tak skupić tylko na tym i potem już nie mieć siły. Więc ostatecznie biegliśmy trochę dłużej, bo właśnie Kuba mówi, dobra, dawaj, dobijemy do 40 minut biegu, po prostu bardziej na, spojrzeć na czas niż na trasę, na kilometry. No i oczywiście się udało i faktycznie ten kawałek po 5 kilometrze, te ostatnie, wiecie, sekundy, minuty, biegło mi się najlepiej, bo już odpuściło to. Wiedziałam, że już na pewno to 5 kilometrów jest, bo już się zbliżało, widziałam na zegarku, który zaniża, ale wiedziałam, że już to musi być. Więc ta końcówka była najprzyjemniejsza, bo wiedziałam już, że 5 kilometrów jest zrobione i mogłam biec dalej. I Kuba właśnie mówi, widzisz, takie trochę ograniczające, że wiecie, wyznaczacie sobie jakiś cel, że tak naprawdę jak się nie patrzy na telefon, to można przebiec więcej. A jak już przebiegniemy 5, to nasze ciało, że tak powiem, czy my po prostu odpuszczamy i pewnie bym już spauzowała, więc biegło się naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, czy jutro też będziemy biegać, czy nie. Zobaczymy. Natomiast tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo powiem Wam szczerze, że tak się zastanawiałam, czy uda mi się jeszcze w tym sezonie przebiec tą piątkę, czy nie. No bo wiecie, jeszcze jest w miarę ciepło rano, więc idealne warunki do takiego biegania. A zaczynałam ciesząc się z tego, że mogę przebiec 3 km, więc uważam, że to naprawdę bardzo fajnie. No ale musiałam się pilnować z tym tempem, żeby właśnie nie biec za szybko, żeby to po prostu było przyjemne, osiągalne, a nie, że mnie złapie kolka gdzieś, wiecie, na 3 kilometrze. Więc tak, rano bieganie, potem parę rzeczy musiałam na komputerze porobić, potem poszliśmy z Kubą na ryneczek, taki mały tutaj na zakupy, a teraz już gotowi. Ja w sukience, umalowana i wychodzimy niedługo na imprezkę do mojej babci, ponieważ ma dzisiaj swoją imprezę z okazji 80. urodzin, więc świętujemy. Za chwilę się zbieramy, jeszcze podjedziemy po kwiaty i tak dalej. Prezent mamy taki wspólny. Na pewno trochę posiedzimy, wszyscy pogadamy i tak, i wieczór już pewnie w domu, no ale nie będzie zapewne kiedy się odezwać, więc może uda mi się nagrać jakieś przebitki. Także pomyślałam, że się do Was odezwę, bo weekend minie, a ja się nic do Was nie odezwę. Jutro w ogóle możliwe, że zabieramy adapter na winyle, dlatego że ja bym bardzo chciała mieć taki kiedyś.
I stwierdziłam, że nie będę kupować, tylko przetestuję, bo tata ma dwa. Jeden używa, drugi jest starszy. No i już naszykował tam różnych winyli, bo kolekcja jest spora, więc jutro będziemy wybierać i jeśli tylko się zmieści do samochodu wszystko, to zabierzemy, jak nie to rodzice kiedyś przywiozą, ale tak, to może temat rozwinę jutro. Więc tak, na szybko chciałam się odezwać, a teraz czas się zbierać. My tu właśnie wybieraliśmy winyle. To jest sterta, cała kolekcja, jeszcze nie cała w sumie. Tutaj mamy jeszcze to, co powybieraliśmy, no i cały sprzęt, który trzeba będzie zabrać, kable, tu już wyjęty ten talerz, więc jakoś to wszystko wpakujemy, mam nadzieję, do samochodu, że się pomieści. Tak, mamy U2, Rolling Stonesów. Jest naprawdę w czym wybierać, mamy też ABBA, że będzie co słuchać, ale no trochę płyt wybrałam ja, trochę Kuba, więc pożyczamy tutaj od rodziców, ale wiecie, chciałam przetestować, żeby na razie nie kupować całego sprzętu i tak dalej, tylko sobie posłuchać czasami czegoś wieczorami, Genesis, tak trochę tych płyt pożyczamy. W sumie jeszcze dzisiaj Wam się nie pokazałam, ale tak, wczoraj impreza udana, babcia miała super urodziny, była potem zmęczona, ale pyszne jedzenie, były tańce, zespół i tak dalej, więc naprawdę była super impreza. Dzisiaj od rana poszliśmy z Kubą biegać, ale osobno. Kuba zrobił sobie taki szybszy bieg, no bo on jednak biega szybciej, więc taką szybką piątkę, a ja zrobiłam tyle co wczoraj, czyli trochę ponad 5. W podobnym czasie troszeczkę szybciej udało mi się przebiec, 2 minuty jakby na całości przebiegłam szybciej, także myślę, że fajnie, nie wiedziałam, czy dzisiaj dam radę, wiecie, czy będzie siła i tak dalej, ale biegło mi się całkiem dobrze, więc stwierdziłam, że jak dam radę przebiec 4, to spróbuję jeszcze właśnie ten 1 km do piątki. No i się udało, a teraz powoli się zbieramy, bo już jesteśmy tak naprawdę po obiedzie. Od rana sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy różne rzeczy, rozmawialiśmy, więc czas zleciał, zjedliśmy obiad i na 3:30 jesteśmy umówieni u cioci na kawkę, herbatkę i ciacho, więc już spakowanie, jedziemy tam i wiecie, rodzice później wrócą do domu, a my z Kubą i z siostrą pojedziemy prosto do Gdańska. Jeszcze jest jedna rzecz, którą zabieram, a mianowicie książki Harry'ego Pottera, bo stwierdziłam, że chciałabym przeczytać, już naprawdę lata ich nie czytałam, a zawsze jak czytałam, to były to pierwsze, jakieś pierwsze 3 części, więc stwierdziłam, że zacznę w tym sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy, czy teraz, czy jakoś później. Natomiast mam Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic. To są stare wydania. Z którego tutaj roku? 2000. Także kupowane dawno, dawno
temu, ale właśnie pamiętałam, że te pierwsze części mam. One, wiecie, nie są dostępne na Legimi, jakieś kolejne mogę sobie wypożyczać w bibliotece, ale stwierdziłam, że wezmę z domowej biblioteczki, bo właśnie pamiętałam, że mam. Także jadą ze mną do Gdańska. Dobrze, kochani, i to już tyle, jeśli chodzi o tą tygodniówkę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Właśnie w sumie nie planowałam nagrywać, a wyszedł fajny vlog. W sensie trochę się jednak działo w tamtym tygodniu, więc pomyślałam, że jeszcze coś przed Vlogtober skleję, żebyście mieli taki też kontekst do tego, co się będzie za chwilę na kanale działo. A zaczynamy moim zdaniem bardzo fajnym vlogiem w poniedziałek, także mam nadzieję, że jutro będziecie ze mną o 7 rano na kanale. Zapraszam Was serdecznie na ten miesiąc ze mną. Vlogi będą, tak jak już mówiłam, 4 razy w tygodniu. Ja to zakończenie nagrywam już później, ale tak, wracaliśmy do Gdańska i niestety są jakieś prace na autostradzie. No, godzinę się toczyliśmy po prostu, no bardzo, bardzo wolno się jechało. Także z lekkim opóźnieniem dojechaliśmy do Gdańska. Następnego dnia rano był wylot, więc wiecie, tak lekko nerwowo, ale wszystko się udało. Także taki już ostatni vlog przed Vlogtober. No i oczywiście zapraszam Was jutro rano o 7 rano na kanał. Zaczynamy od bardzo fajnego, moim zdaniem, vloga. Na pewno dla mnie będzie to wyjątkowy vlog, ale to wszystko zobaczycie jutro rano, także żegnam się z Wami. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i oczywiście zapraszam Was też do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie, a w tym miesiącu będzie ich więcej. Także uważam, że warto być na bieżąco. No i co, ściskam Was mocno, życzę miłego dnia. Do zobaczenia, pa!